Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Na pytanie, co to jest crossfit. Crossfit to ciągle zmienny trening funkcjonalny o wysokiej intensywności. Po pierwsze, ciągle zmienny, dlatego że staramy się zaskakiwać nasze ciało, codziennie wykonujemy inne ruchy, tak abyśmy byli przygotowani na każdy wysiłek fizyczny. Trening funkcjonalny, dlatego że w crossficie nie ma ruchów niefunkcjonalnych. Wszystkie ruchy, jakie wykonujemy w crossficie, to są ruchy naturalne, które są wykonywane w życiu codziennym. Podbieganie do autobusu, sięganie po torbę z zakupami, podrzucanie dziecka, to wszystko są ruchy funkcjonalne. Na crossficie tylko zwiększamy obciążenie i intensywność. Ciągle zmienny trening funkcjonalny o wysokiej intensywności. Trzecia część to intensywność, dlatego żeby iść do przodu musimy wykonywać te ruchy szybko, z dużym obciążeniem. Podnoszenia ciężarów i są to wszystkie ruchy związane z ciężarem, od kettlebelli po sztangę. Dwa, z gimnastyki i są to ćwiczenia takie jak pompka, przysiad, ale również wszystkie ćwiczenia na drążku, podciąganie i na samym końcu ćwiczenia na kółkach gimnastycznych oraz ćwiczenia, ćwiczenia gimnastyczne takie jak chodzenie na rękach czy stanie na rękach. Trzecim elementem jest tak zwane cardio. W crossficie jest to wioślarka, skakanka, bieganie, rower i jeśli mamy takie możliwości, to nawet i pływanie. Crossfit to sport empiryczny, który zawiera wszystkie dziedziny sportowe i tak naprawdę co roku są wprowadzane nowe ruchy, co roku są wprowadzane nowe ćwiczenia, tak żeby nasze ciało było przygotowane na każdy rodzaj wysiłku fizycznego. Jest 12:15, za chwilę zaczynam kolejne zajęcia, a po zajęciach swój trening. Jeśli chodzi o suplementację, którą używam, to jest kreatyna przed treningiem, później BCAA oraz glutamina po treningu. Zażywam jeszcze Nutripak, Magnes i osteokalcium na stawy. Wszystko sprawdzonej firmy, polskiej firmy, ale... więcej na temat crossfitu, zapraszam na swój blog, blogcrossfit.pl, na którym znajdziecie masę informacji na temat tego, co to jest crossfit. Znajdziecie również słownik crossfitowy i bardzo dużo artykułów na podstawowe zagadnienia związane z crossfitem. blogcrossfit.pl.
Kurwa, inaczej to jakoś.